wiedzieć, powiedz czemu. Świat twój milczy, cały blady od wzruszeń. Pięknie zacharczał. Niczym słońce zaćmione przez księżyc, czekający na chwilę poruszeń. Powiedz, czemu pragniesz dojrzeć w oknach świata część odległą, niczym drzewo więdnące bez skargi, czekające na deszcze z nadzieją. I wszyscy razem! To znasz! Wstań, powiedz, nie jestem sam i nigdy więcej już nikt nie powie sobie miłości, nie kochasz. Ja jestem panem mych snów, moich marzeń i lęków, moich straconych dni, moich łez wylanych, proszę. Poczekajcie, sen rozpłynął się w świtu płomieniach. Nie chcesz chyba powrócić jak Eos. Nie wiem. W lekkich jak motyl marzeniach. Dawaj! Wstań, powiedz, nie jestem sam i nigdy więcej już nikt nie powie sępie miłości, nie kochasz. Ja jestem panią mych snów, moich marzeń i lęków, moich straconych dni, moich łez wylanych. Wstań, powiedz, nie jestem sam i nigdy więcej już nikt nie powie sępie miłości, nie kochasz. Ja jestem panem mych snów, moich marzeń i lęków, moich straconych dni, moich łez wylanych łez. Pozdrawiamy wszystkich telewidzów Polsatu! Dziękujemy, że jesteście dzisiaj z nami! Dzięki! Paweł! Góral! Jako Michał! Wiśniewski, słuchajcie, 20 lat! 20 lat, zapraszam! Wstań, powiedz, nie jestem sam i nigdy więcej już nikt nie powie sępie miłość. Nie kochasz, ja jestem panem mych snów, moich marzeń i lęków, moich straconych dni, moich łez, wylanych łez! Michał Wiśniewski! Michał, stajesz, a ja idę sobie, a ty tutaj słuchaj. Czy było dobrze? Było cudownie. Ja się cieszyłem, tylko ja nie wiedziałem właśnie, że za każdym razem użyłem tej chrypy tak bardzo. Widzę, że Michał był u fryzjera, ale był zamknięty. Kochana, jak pamiętasz, jak my występowaliśmy, to ja jeszcze miałem właśnie takie włosy. Tak. A teraz bardziej w pochodnie. Teraz bardziej po idę w człowieka, wiesz, w pochodnie, tak. Ale jeśli mogę dodać, olimpijski, jesteś jak dużo przystojniejszy niż ja. Jesteś dużo przystojniejszy. Ach, nie gadaj. Naprawdę, to nie jest lutrowanie, tylko prawda. Michał, uświadomiłem sobie, to jest 14 edycja i to jest, wiesz, jakiegoś wykonawcę robimy raz, dwa, ciebie już trzeci raz. Ja zawsze patrzę na jury, czy oni nie są właśnie zniesmaczeni i za każdym razem wam serdecznie dziękuję, że takich miło przyjmujecie. Będę za wszystkich uczestników trzymał kciuki. Oczywiście za ciebie, Paweł, odrobinę bardziej. Michał Wiśniewski, dziękujemy! No dobrze, Kacper. Sępie miłości, znalezieniem szczerej radości bycia na estradzie było tutaj koniecznym warunkiem powodzenia twojej dzisiejszej misji i misja się powiodła. Mam wrażenie, że bardzo dobrze się czujesz w takich wyrazistych postaciach. To prawda. I w związku z czym, no trzymam kciuki, żeby takie ci przypadały w udziale, bo wychodzą ci bardzo dobrze. Brawo. Kasia. Paweł, nasza rola w tym programie nie jest prosta i mamy te punkty takie, jakie mamy i czasami musimy dać jedynkę. Staram się w miarę możliwości, żeby w danej edycji każdy dostał ode mnie jedynkę tylko raz. Dzisiaj cię na razie nie przeproszę, ale mam prośbę. Weź kiedyś coś z pieprz, żebym ci mogła postawić jedynkę, co? Świetna recenzja. Wniosek. Bardzo proszę, Adaś. W występach ich troje z tamtych lat można mówić, że to był jakiś szczyt
zbyt kiczu, tak? No, ty dziś wyglądasz jak Robocop po roku w Rosji, ale to wszystko tak do siebie wtedy pasowało i to wspomina się z takim rozrzewnieniem i z takim wielkim sentymentem, że to po latach mi się po prostu nawet podoba. Tak. I bardzo ładnie to wszystko przeniosłeś. To dobro patrzące z oczu, ten płomień, wiesz, w górze, który tu cały czas był gdzieś. I jeszcze ostatnia moja obserwacja. Zauważyłem, że na tamtym koncercie były promptery z tekstem, co dowodzi, że nie tylko Maciej Dowbor i Piotr Gąsowski śpiewają z promptera. Że tak powiem, spuszczę zasłonę milczenia. Natomiast, słuchajcie, a propos tego... Teraz ja! O! Proszę. Tak. Zacznę od tego, że uwielbiam Michała Wiśniewskiego. Nie chodzi mi tutaj niestety o twórczość. Chodzi mi tutaj o człowieka, który jest kulturalnym, wspaniałym facetem. Michał swoje teksty traktuje bardzo poważnie. Ma też w oczach i w postawie takie głębokie przemyślenie dotyczące dramatyzmu tego tekstu. A u ciebie uważam, że za mało wszedłeś w dramatyzm. Ale pracuj nad tym, pracuj. Okej, nie poprzestanę. Tak. To nie jest kolorowo. To nie zmienia faktu, że fajnie było.